Dzień dobry Państwu. Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Na tym zdjęciu znajduje się Ewald Edward Cyrnal, mój dziadek. Niemcy nadali mu numer 19974. Trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w roku 1940. Mój dziadek zwiedził dzięki uprzejmości Niemców rozliczne obozy niemieckie, na przykład w Dachau. I to wywołało określone problemy dla jego dziecka, mojej matki Bożeny, urodzonej w roku 1950. Określone problemy, które bardzo ciężko odbiły się na mojej mamie, no bo przecież dziadek po pobycie w obozach koncentracyjnych dzięki niemieckiej dyskryminacji przecież miał określone problemy, nie mógł do końca życia, a zmarł w 1980 roku, zapomnieć o efektach polityki Niemiec. Przecież to Niemcy wybrali demokratycznie Adolfa Hitlera i odpowiadają w pełni za wybuch II wojny światowej. Trzymam tutaj pierwszą stronę Kompakt Geschichte, miesięcznika, który właśnie wyszedł w Niemczech. I w tym miesięczniku niemieccy dziennikarze oskarżyli Polskę o udział w wywołaniu II wojny światowej. W związku z tym, po pierwsze, chciałbym oświadczyć, że w następnym tygodniu wystąpię na drogę sądową przeciwko wydawcy Kompakt Geschichte i będę domagał się jako potomek ofiary niemieckiej polityki, jako potomek ofiary II wojny światowej, określonych rzeczy, oczywiście zadośćuczynienia. Będę domagał się również sprostowania tych nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się w tym niemieckim miesięczniku.